Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek postanowiłam sobie nagrać o takich najbardziej popularnych zapachach, które zawsze będą kupowane, które się bardzo dobrze sprzedają i zawsze są trafionymi perfumami. Będzie oczywiście mowa o damskich perfumach, takie jakie ja uważam, że są staple, takie, które zawsze się sprzedają, no i oczywiście mają coś w sobie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale koniecznie zostańcie ze mną i zobaczcie moje trzy typy. Słuchajcie, ze wszystkich perfum tu wybrać właśnie takie trzy typy, które jakby zawsze będą sprawdzone i możecie kupić dla koleżanki, dla mamy, dla siostry, a także to jest taki poradnik dla mężczyzn. Są to zapachy bardzo zmysłowe, bardzo takie wybijające się, gdzieś tam zakorzenione, że zawsze jeżeli kupicie, one się sprawdzą. No i tak sobie wymyślałam, bo właśnie teraz mamy też promocję tu w perfumerii odnośnie zapachów i widzę, jak mniej więcej, które są kupowane. Być może one się różnią tutaj kontynentalnie, nie wiem, czy to ma miejsce, no ale opowiem Wam tu o trzech zapachach, które ja uważam, że są takimi staple, takimi zapachami, które warto mieć w swojej kolekcji, do których warto może się przymierzyć, a czasem musimy do nich dojrzeć. Takim z jednych zapachów, słuchajcie, tutaj kręcą się na mojej magicznej tacy, jest Lavis Belle Lancôme, ja mam wersję L'Eclat. To jest taki zapach, słuchajcie, że od razu jakby skrada Wam serce przy pierwszym wąchnięciu. On jest na tyle oryginalny, gdzieś tam jest taka cukrzona waza, cukrowy zapach, który bardzo nas przyciąga. Jest to oczywiście wanilia. Jest też taki troszeczkę akord owocowy. Gdzieś tam jest też pudrowość w związku właśnie z tą wanilną. I to jest taki zapach, który no nie przejdziemy obojętnie. Ja tu patrzę, że jest oczywiście słynny kwiat pomarańczy. Jest też kruszka, jest czarna porzeczka, oczywiście stoją za nim bardzo sławne nosy perfumeryjne, jak Dominique Rupion, Flippo, no i Olivier Posch także, więc no nie dziwota, że wykreowali takie cudeńko, które zawsze się sprawdzi. Ja nie wiem, widzę, że teraz trochę Idol też się sprzedaje, no ale zawsze ten Lancôme, La Vie de Belle, w tej pięknej takiej apasce sugerującej przepiękny zapach, taki, bym powiedziała, nie modernistyczny, ale brakuje mi to słowa, ale taki właśnie elegancki, z taką kwintesencją kobiecości, zadbany w każdym detalu. Nie dziwota, że on ciągle góruje, jest jako jednym z na pierwszych miejsc, zawsze jest kupowany, zawsze gdzieś tam pachniemy nim, zawsze gdzieś ten ślad tego zapachu jest. Jest on na tyle zmysłowy, na tyle sensualny, seksualny, bym powiedziała, że i kobiety, i mężczyźni lubią, kiedy dana osoba pachnie właśnie takim zapachem. I powiem Wam szczerze, że nawet obiektywnie patrząc, jak lubię zapachy Lancôme, no ale nie wszystkie zawsze używałam i nie miałam jakiegoś specjalnego sentymentu, tak uważam, że ten zapach naprawdę należy mu się oddanie hołdu, czapki z głów, bo jest to taki majstersztyk, który warto właśnie mieć w swojej kolekcji. Jest on bardzo elegancki, tak jak powiedziałam, te połączenie tych nut, ta nuta gourmand, ale gdzieś pudrowości jest przepięknie połączona i tak scalona. Oczywiście twarzą była tu Julia Roberts, a ja nie przepadam za nią, no ale tam przepięknie wygląda i przepięknie lansuje ten zapach. Następnym zapachem oczywiście, nie zabraknie, ja wspomniałam już w takim innym odcinku, Coco Mademoiselle. Ja nie wiem, co jest w tym zapachu, znaczy ja wiem, co jest w tym zapachu. Generalnie to połączone tej róży, tego jaśminu, tej całej kwiatu pomarańczy i tych nut orientalno-kwiatowych jest tak wybitne, że po prostu no nie sposób przejść obojętnie. Jest to jakby taki dystyngowany zapach, tak wyróżniający się, że po prostu no, poznacie go zawsze. Oczywiście są też podróbki. Ja wczoraj właśnie wracając z pracy, jechałam z koleżanką, od razu wiedziałam, czym pachnie.
No i jest coś w tym, że my je kochamy, mężczyźni kochają i chcemy nim pachnieć, zwłaszcza Eau de Parfum, która jest wybitnie, pięknie zbalansowana. Jest z nim ta wibracja, ta czystość, ta róża majowa, ten absolut z róży, ten jaśmin, gdzieś tam ta paczula. No i jest to zapach numer jeden, który pięknie się sprzedaje, zawsze będzie się sprzedawał na każde okazje. Poza tym, no buteleczka, kto by nie chciał mieć jej na taletce? No każdy. No zobaczcie, no to są taka kwintesencja właśnie kolekcjonera perfum. Chcecie te rzeczy mieć, aczkolwiek ja bardzo lubię number 19 i tą wersję właśnie pudrową. Ja ją przedstawiam i się bardzo cieszę, że mam ją w kolekcji. No ale ten zapach, no naprawdę chyba nigdy nie będzie, nie spadnie w rankingach, jeśli chodzi o kupowanie i chęć posiadania. Ostatnim zapachem, który przyniosłam, ja nie mam Flower Bomb Victoria and Rolf, ale teraz sobie tak czytałam, że podobnież Victoria and Rolf Flower Bomb jest wycofany albo będzie wycofywany. Nie wiem, czy to jest po prostu tak tylko tutaj w świecie perfumeryjnym pobąkiwanie, czy on faktycznie, bo nie miałam okazji sprawdzić, ale będzie mi bardzo przykro, bo ja lubię ten zapach. Mam miniatury Flower Bomb, to jest wersja Flower Bomb Bloom, która zostanie, ona jest bardziej świeża, bardziej taka cytrusowa, oczywiście jest tu taki nuta trochę taka ostrzejsza, jest też połączenie owocowo-kwiatowe, takiej słodkości, też różaności i wszystkiego w jednym. To był zapach, który dawał poczucie takiej wykwintności, takiej wyselekcjonowania jakby zapachu specjalnie dla nas, żeby się wyróżniać. Dlaczego on był popularny? No był popularny, bo był inny, jakby dawał nam ten sex appeal, tą drapieżność, tą taką femme fatale nutę, że każdy w zasadzie mężczyzna może się z nami jakby odurzyć i odwrócić, bo może tak bym chciała powiedzieć. No i to był taki zapach, który był wyzwaniem dla świata perfumeryjnego. On się nadal cieszy świetną popularnością. Jest oczywiście ten nowy Ruby Orchid, ale on jest już bardziej owocowy, to jest też taki świeżak w porównaniu do tej oryginalnej wersji, ale ja muszę to zweryfikować. Słuchajcie, czy słyszeliście, że on ma być tutaj wycofany, bo wydaje mi się, że może jest tu ziarnko prawdy i mam nadzieję, że to nie jest prawda. Nie wiem, czy się zgodzicie, dla mnie, ja słyszałam takie pomówienia, że zapach Flower Bomb jest dla kobiet od 20 do 30. Czy któraś z Was, która jest ponad 30, 40 lat, używa tego zapachu, bo ja no, nie mam z tym problemu. Ja już się nie kwalifikuję do tej grupy wiekowej, a ja go nadal używam i uwielbiam. Jest bardzo rozpoznawalny, jeśli go użyję, wszyscy tu wiedzą, że go użyłam i odwracają się głowy, pytają, czy to jest właśnie ta. Także to jest taki zapach, który mówię, zawsze będzie w top 5, top 3, w takich zapachach bardzo jakby lubianych, kochanych, czasem wzbudzających takie kontrowersyjne emocje, jak oczywiście Coco Mademoiselle ze swoją całą tą filozofią, czy tymi cenami, czy właśnie Flower Bomb, który no ja na początku go nie znosiłam, jak był ten boom i wszyscy nim pachnęli. Natomiast później ja po prostu jestem tak na tyle zauroczona, żebym chciała mieć każdą wersję, bo bardzo go lubię. I słuchajcie, no na dzisiaj to by było tyle, taka szybka opowieść właśnie o zapachach, które zawsze są na szczycie, zawsze są zwycięzcami, zawsze będą mieć rekordy popularności, jeśli chodzi o sprzedaż. Jestem ciekawa, jakie dla Was perfumy, które niekoniecznie może cieszą się taką popularnością, ale powinny być na tym szczycie. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, do wciśnięcia magicznego guziczka tutaj subskrybuj, oczywiście lajkowania, szerowania, żebyście jeszcze tutaj uczestniczyły nadal w komentowaniu i w promowaniu mojego kanału, bo bez Was tego kanału by nie było. Życząc Wam miłego dnia, zapraszam do następnych odcinków. Do zobaczenia, pa, pa.